Witam serdecznie, otwieramy kolejne skrzyneczki, ale najpierw kilka rzeczy do omówienia. Po pierwsze, przepraszam za taką moją mniejszą aktywność na Facebooku, na Twitchu, na YouTubie przede wszystkim. Jestem teraz na urlopie, większość czasu nie ma mnie w Gdańsku w ogóle. Teraz mam zaplanowany właśnie kolejny wyjazd, staram się ten urlop wykorzystać jak najlepiej. No, co niestety przekłada się właśnie na tą mniejszą aktywność, ale to nic. Kolejną rzeczą, jaką chciałbym z wami omówić, jest to, jak sami widzicie, mam tutaj 38 skrzynek do otworzenia. No, nie chcę zbyt często na YouTube'a wrzucać filmiki z otwieraniem skrzynek, żeby to było, wiadomo, taka trochę rzadsza rzecz, żeby się to nie nudziło jakoś. No ale przez to odkładają mi się skrzyneczki, zanim pojawi się kolejny filmik na YouTubie, to już będę miał na kolejny filmik gotowe. I tak to będzie rosło. No to teraz otworzę sobie 20 skrzynek, a już będę miał na kolejny filmik gotowe. Zanim kolejny filmik wrzucę na YouTuba, to już będę miał tych skrzynek, powiedzmy, no nie wiem, no kolejne 40. Zawsze gdzieś tam 20 będzie w zanadrzu gotowe. No tutaj mam jeszcze jedną skrzynkę z letnich igrzysk, ale to sobie zostawię. To jest absolutny unikat, powiedzmy za rok czy za pół roku, jak będę miał tą skrzynkę, to będzie wow, jeszcze mam tą skrzynkę z letnich igrzysk. No dobrze, nie ma co przedłużać. Otwieramy 20 skrzynek, czyli zostanie mi 18. Wiadomo, polujemy na legendy. To jest... Legendy są najważniejsze. Witness me. Witness me. O, to ten. Ciekawe, czy to jest easter egg. Prawdopodobnie to jest easter egg z tego, z Mad Maxa Fury of Road, czy jakoś tak ten tytuł szedł, bo tam właśnie byli ci ludzie, którzy tam chcieli jakieś samobójstwo w ich tam sprawie popełnić i witness me. Ciekawostka taka fajna. O, to jest fajne. I tutaj właśnie mi się podoba bardziej angielska wersja niż polska. Kiedyś było coś takiego właśnie w Overwatch, bo teraz jak jakąś kwestię damy, jakąś pozę, no cokolwiek, czy przywitanie, to przez chwilę te kółko emotek jest zablokowane, że nic nie możemy, żadnej kwestii puścić, a kiedyś to było coś takiego, że można było w nieskończoność i był jakiś koleś, który chyba sobie makro ustawił czy coś i po prostu co chwila cały mecz no, do pewnego momentu to było zabawne. You gotta believe! No, to pewnie też jakiś easter egg. Next. No dobrze, tutaj nic ciekawego nie ma. A stąd bierze to. Fajny podpis. Pst. Hej, pst, dzieciaki. Chcielibyście kupić jakieś shotguny? Fajne. Z jajem, taki spray z jajem. Tutaj to jest Hanza Sake. A to Hanzo taki najebany cały czas chodzi, co? O, mnich tego, mnich z Diablo Trójki. A wezmę sobie, bo mnich to był to była moja główna postać w Diablo Trójce, więc sobie chętnie to wezmę. Mnichem najwięcej grałem. No tutaj już. Co? A, dostałem spray sake wcześniej i teraz kwestie sake. No dobra, fajnie. No dobrze, lecimy dalej. Cały czas zapominam, jak robię otwieranie skrzynek, zmienić na polską wersję, bo ja, wiadomo, gram z angielskim dubbingiem. Ale no, nie chce mi się tego już zmieniać co chwila. I zapominać o tym, i wyłączać grę i z powrotem zmieniać na polski, potem na angielski. Dlatego tutaj będzie po angielsku kwestia, a tutaj jest to, co oni mówią. I'm back in
Nie pytaj, czemu noszę czerń. Nie wiem, czy to jest jakiś easter egg, czy coś, ale wiem, że ta kwestia żniwiarza. I'm back in black. No to może być AC/DC. No, całkiem prawdopodobnie. Ja sobie uznam, że to jest AC/DC. Back in black. O, coś fioletowego w końcu. Co ma tu mamy? Emotkę. A, ja już May mam swoją ulubioną emotkę. A, to na PTR-ze miałem w takim razie. Bo nie, to nie jest duplikat. A to jest najfajniejsza emotka May. Czyli na, a, no pamiętam, na PTR-ze dostałem tą emotkę. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. To jest najlepsza emotka, jaką May ma. Tak. Duplikaty, duplikaty, duplikaty. Jedziemy dalej. Epicka kasiora. O, już mamy 1000 kredytów, to może jakąś legendę sobie kupię. I tutaj nic ciekawego, nic ciekawego, nic ciekawego. O, troszkę kasiory. To jest... Hanzo? Hanzo, dobrze, zgadłem. Bamf, o, to jest... to już chyba wcześniej wam mówiłem na którymś filmiku. Co oznacza Bamf? To jest... badass motherfucker. Tutaj, o, poza. Zwycięska poza. Na luzie. Ta, żniwiasz i na luzie. Jasno. No, na razie słabiutko. Na razie słabiutko. To już jest 9. skrzynka chyba i żadnej legendy. Fajne takie. Dobra, nie ma co. Otwieramy kolejną. No, teraz jest! No nie! Już się myślałem, że Nostradamus będzie. Że legenda jakaś, a tu 500 golda. No dobra, to jest pół legendy. Zawsze coś. Zawsze coś. 1600. Też wam... O, prezentacja zagrania. Staruszek. Oj, coś mu strzeliło. O Boże. Oj, poczekajcie momencik. Fajne. Co ja chciałem wam powiedzieć. Nie chcę całej kasiory wydawać tylko i wyłącznie na legendarne skórki. Jest wiele rzeczy, które chciałbym sobie kupić, jakieś prezentacje zagrania, może jakieś epickie skórki, które są dużo tańsze, może jakieś emotki, kwestie, nie wiem, whatever. Dlatego, no nie wiem, w tym wypadku jak mam teraz 1600, jeszcze mam, na razie mam 1600, to się jeszcze zwiększy, to może 1000 kredytów na skórkę i całą resztę na coś innego sobie wydam kasiorę. I tak na każdym openingu powinno się jakoś troszkę kasiory, 1000 kasiory się powinno zebrać, 1000 z kawałkiem i ten właśnie kawałeczek będę zużywał na, wydawał na jakieś pierdoły. I wyobraźcie sobie tak całą drużynę pozę siedzącą, bo każdy bohater, chyba każdy bohater ma jakąś pozę siedzącą. I tak fajnie by to zgrać. Słabiutko, słabiutko. Teraz legenda będzie. Teraz będzie legenda. Teraz będzie. Dobrze, już się nie bawię w Nostradamusa. Spadajcie. No. 3 duplikaty. A to jest ból. Wyobraźcie sobie, jak już ktoś ma, powiedzmy tam, nie wiem, 800 level, to już tylko i wyłącznie duplikaty. Taka mała szansa jest, żeby coś dostać, jakiś nieduplikat. Może będzie 2000 kredytów. Może będzie. A jeszcze tylko kilka skrzynek zostało. Kurczę, i legendy żadnej. Fioletowe coś? Aj, kurczę, no. Dobra, ale będzie 2000. Będzie 2000. Chociaż to. Co my tu mamy? A co to jest?
Torbjörn. Śmieszne. Tutaj to mnie interesuje, to mnie nie interesuje. Podgląd. Synestezja. To jest płyta, tak się nazywa płyta. Lucja. Synestezja. Czy ja mam jakiś skin do Lucja? Nie wiem, a wezmę to. A, co ja jeszcze chciałem wam na samym początku powiedzieć. Teraz od ponad tygodnia, grubo od ponad tygodnia. No, ile? Może 4 mecze może rozegrałem w Overwatch. 2 razy odpaliłem grę tylko. Więc fajna przerwa, fajnie sobie tak odpocząć. She shoots, she scores. To jest fajne. To jest fajne. A co to jest poza? Aha, duplikat. Ciekawe, czy to używam. Nie. No dobrze, jeszcze 2 skrzynki, tak? Jeden, trzy. No, nie, no. No jest 2000, ale no kurczę. You have to let it go. Mam ten moc. Aha, właśnie. Wczoraj wieczorem obejrzałem Frozen. Akurat wczoraj wieczorem i ta scena była właśnie po angielsku było Let it go, a polskie napisy tam były Mam tę moc. No tam, no tłumacze jakoś tam swój mieli, jakiś tam ten. No. Let it go, let it go. You have to let it go. Kurde. No po prostu dobrze, że jestem wychillowany. Dobrze, że ten urlop mi służy, bo bym się wkurzał. Po prostu bym się wkurzał, bym płakał tutaj na filmiku, że żadnych legend nie ma, bo została ostatnia skrzynka. To jest kosmos. 20 skrzynek i żadnej legendy. You done? Kurde, no. Ostatnia skrzynka. Żadnych legend. Teraz może będzie. I uwaga. O kurde. Ale fajnie. Ale fajnie. Ale się cieszę. To jest legendarna skórka. Kurczę, są 4 legendarne skórki. 6. Już jest 6, bo doszły 2 nowe, co nie? Czyli z 6 legendarnych skórek dla Reinhardta, ta mi się absolutnie najbardziej podoba. Przeglądałem sobie, no może ten Baldrich jest fajniejszy, nie wiem, bo nowa skórka, ale nie, to po prostu dla mnie wymiata. Najlepsza legendarna skórka dla Reinhardta, jedna z najlepszych w ogóle. Nie, super, naprawdę, kurde, ale widzicie? Ostatnia skrzynka i znowu chwila napięcia. Będzie legenda? Jest legenda! Kurde, panowie i panie! O jeny. No, nigdy te filmiki z otwierania skrzynek nie będą nudne. Zawsze coś będzie. Zawsze jakieś miłe zaskoczenie będzie. Kurczę, no tak samo jak poprzedni, ja chciałem tego, Makriego. Gadałem o tym filmie, przez cały filmik gadałem, że chcę legendarnego Makriego i tutaj, jep. Nie, to nie był legendarny, to był epicki. A ten spray nie jest przypadkiem podstawowy? A nie, podstawowy spray to jest samo logo, a tu jeszcze z napisem Overwatch. No dobra, wiecie co? No dobrze, to by było na tyle. Ale zrobimy tym razem jeszcze raz to samo, co kiedyś, bo w którymś tam filmiku otworzyłem, to już jest 4. filmik, bo wcześniej otworzyłem 50 skrzynek, potem 20, potem 20 tych z letnich igrzysk i teraz kolejne 20, tak? Dobrze liczę? Chyba tak. Zrobimy sobie teraz tak, że 1000 kredytów do wydania, legendarna skórka jakaś i tym razem jeszcze raz wy wybierzecie, jaka to ma być legendarna skórka. Na następnym filmiku ja sam coś wybiorę. Zrobimy tak sobie na zmianę. Raz ja wybiorę sobie, raz wy wybierzecie. Więc ponownie
Teraz przedstawię legendarne skórki, które chciałbym kupić. Wy w komentarzach podajcie swoje typy. Jedną skórkę, bo wcześniej było dwie, bo 2000 kredytów chciałem wydać. Dwie skórki, które miały najwięcej głosów, kupiłem. Teraz tym razem jedną zrobimy, więc teraz prezentuję, jakie skórki bym chciał kupić. No kurczę, powiem wam, naprawdę miałem ciężki wybór, bowiem wiele skórek legendarnych, które chciałem mieć, już mam. Wiele legendarnych skórek nie podoba mi się aż tak bardzo, żeby były warte wydania 1000 kredytów. Teraz skórki, na które chętnie wydam te 1000 kredytów. Czyli mamy sobie Commandosa 76, czyli coś, co w poprzednim filmiku miało wiele głosów. Następnie dla złomiarza Ho-Ho. Nawet tutaj stopę ma zszywaną. Bardzo, bardzo zabawna. Następnie co tam było? Dla smugi, chociaż bardzo mi się podoba odrzutowa smuga, to tak czy siak pankówę chętnie kupię, więc to jest pankuwa. I co tutaj było jeszcze? No i tak się zastanawiałem nad tym ostatnim wyborem i co prawda już w poprzednim filmiku niełaska wygrała też obok wróbla Genji'ego, ale no tak czy siak ta skórka też mi się bardzo podoba i mam nadzieję, że kiedyś dodadzą opcję losowej skórki albo zmiany jej w trakcie, na początku meczu. Bym sobie grał na zmianę niełaską i Sigrunem, więc tak. Taki jest wybór. Jeszcze raz, żołnierz, Commandos 76, strach na wróble złomiarz, smuga pankuwa i Sigrun łaska. To są cztery skiny do wyboru. Piszcie w komentarzach. Po kilku dniach, po tygodniu powiedzmy od wrzucenia filmiku, przeliczę sobie, jaka postać dostała najwięcej głosów i też ten skin zakupię. Pozostałe 1000 kredytów sobie wydam jakoś, nie wiem, na jakieś rzeczy, które kosztują 250, cztery takie rzeczy. Więc dużo fajniej sobie kupić cztery rzeczy, mimo że nie tak imponujące jak legendy. Ale no, więcej rzeczy w końcu jest, co nie? Więc jakiś tam plus jest. No dobrze, to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Widzimy się za kilka dni, bo zbliża się bardzo, bardzo ciekawy filmik. Dwa właściwie, bo w niedzielę są mistrzostwa Fantasy Expo Challenge, gdzie się tam pojawię na tym wydarzeniu. No dobrze, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.